Cześć, jestem Alilo Happy Bunny. Cześć, tu Agata Tubi Mam. Zapraszam na recenzję Alilo P1. Króliczek Happy Bunny P1 wyróżnia się na tle pozostałych Alilo głównie wyglądem i rozmiarem, dodatkowymi funkcjami, jakim jest dotykanie różnych części na króliczku, proszę nie mylić tutaj z wciskaniem przycisków, oraz fakt, że króliczek jest na 3 baterie 2A. Ten króliczek to nie tylko odtwarzacz muzyki, interaktywna zabawka czy lampka nocna, ale dodatkowo jego ciało reaguje na dotyk. Należy dotknąć łapek, brzucha lub głowy, aby bawić się razem z króliczkiem P1. Będziemy mogli słuchać bębnów i pianina, czy uczyć się różnych odgłosów. Magiczne, mięciutkie uszy to LED-owe światełka nocne, które zmieniają kolory. One są naprawdę malutkie i mięciutkie. Magiczne czoło ma za zadanie przełączać pomiędzy czterema trybami: pianino, odgłosy zwierząt, instrumenty muzyczne i kolory. Dzięki magicznemu brzuszkowi możemy posłuchać różnych rytmów, takich jak rock, jazz czy latino. Z tyłu znajduje się magiczna głowa. Należy ją dotknąć, aby włączyć kojące dźwięki. Poczekaj, aby wejść w tryb uśpienia zabawki. Króliczki Alilo to zawsze dla mnie definicja najlepszej jakości dźwięku. Tak jest i w tym modelu. Głośnik Hi-Fi, czyli wysokiej jakości dźwięk, który jest bezpieczny dla naszych uszu. Tutaj poniżej mamy oczywiście ogonek króliczka. Dzięki niemu włączamy i wyłączamy króliczka, ale też możemy podgłośnić i przyciszyć muzykę czy bajeczki. W prawej łapce znajdziemy muzykę. Należy nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego utworu. Całą pełną playlistę utworów i bajeczek możecie oczywiście znaleźć na stronie Alilo. W lewej łapce po naciśnięciu tego przycisku posłuchamy sobie różnych bajek w języku polskim oraz angielskim. No i najciekawsza funkcja na samym końcu to dwie łapki, które posiadają tutaj elementy dotykowe. Po dotknięciu dwóch łapek jednocześnie możemy posłuchać, odtwarzać. My możemy odtwarzać melodię, grać w gry lub zmieniać kolory. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia do 12 lat. Tryb pianino, ta funkcja jest zdecydowanie najfajniejsza. Należy nacisnąć jednocześnie dwie łapy króliczka i spróbuj wejść w rytm. Ja zaraz Wam pokażę. I słuchajcie, można zagrać wspólnie z mamą, tatą, przyjacielem. Złapcie się za ręce, a wolną ręką dotknijcie łap króliczka. Jedna osoba dotyka jednej łapy, a druga drugiej. Im więcej osób, tym więcej będzie zabawy. Cześć, jestem Alilo Happy Bunny. Pobawmy się razem. Bajka Króliczek Alilo. Na farmie pod lasem, w pobliżu rzeki, mieszkała rodzina króliczków. Jak miło! Zagraj. Nie wiem, czy wiesz, ale jestem dobry w naśladowaniu odgłosów zwierząt. Posłuchaj. Posłuchajmy razem muzyki. Pozytywka,
Patrz, jakie piękne mam uszy. Który kolor podoba ci się najbardziej? Dotknij moich stóp, aby zmienić kolory. Niebieski. Blue. Żółty. Yellow. Biały. White. Purpur. Zagraj na moich stopach, jak na pianinie. Zobaczcie, jak przerwę dotykać stópek króliczka, to on przerywa. Ale należy dotykać go w rytmie, żeby grał. Świecące mamy uszka, ale i brzuszek. One świecą naprawdę przyjemnym światełkiem, ale i bardzo powoli, więc to nie jest tak, że tutaj będzie nam świecić dyskoteka. Ten króliczek jest niewielkich rozmiarów, ponieważ ma 16 cm wysokości. On jest dużo mniejszy od tych największych króliczków, ale jest większy od Alilo R1. Na króliczka są już wgrane różne dźwięki, bajki, piosenki i różne frazy zachęcające do zabawy. Natomiast jakby nie ma możliwości wgrania swoich utworów. Króliczek przez swoje rozmiary jest bardzo poręczny. Mi mieści się tak naprawdę w obie moje dłonie. Jest naprawdę przyjemny przez swój rozmiar, ale i zupełnie inny wygląd. Naprawdę wyróżnia się pośród swoich innych króliczków ze swojej króliczkowej rodziny. Także to jest kolejny pomysł na prezent dla Waszych dzieci. Podsumowując, ten króliczek P1 naprawdę mnie zaskoczył i swoim innym wyglądem, wielkością, zupełnie innym kształtem. Naprawdę jest zaskakująco ładny, fajnie to wygląda. Jest bardzo taki smukły, nie ma tutaj ostrych krawędzi. To wykonanie jest naprawdę najwyższej jakości, ale jakby no, niczego innego nie spodziewałam się po Alilo. I te dodatkowe funkcje dotykania czoła, łapek czy tyłu głowy, dzieciom to się naprawdę podoba, to jest super i rzeczywiście magiczne. Jeśli chodzi o ten dotyk, to naprawdę wystarczy delikatnie dotknąć. Tu nie trzeba używać nie wiadomo jakiej siły. Też to nie jest tak, że trzeba w jakimś konkretnym miejscu to dotknąć, żeby to zadziałało. To naprawdę wszystko dotyka się i funkcjonuje bardzo sprawnie i łatwo. Ten króliczek jest naprawdę banalny i prosty w obsłudze, także tutaj one nie są naprawdę skomplikowane. Genialny pomysł na prezent. Jestem zachwycona tą nowością od Alilo. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej ciekawych recenzji. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Thank you.